Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają trochę karpusy zostawione na mróz. Minus 11 stopni. Zapomniałem je po prostu schować. Zobaczyłem, że stoją na dworze dopiero po tak mroźnej nocy. No było to jakieś około 3 tygodnie temu. Także to, co miało już złego po nich wyjść, to już by wyszło. Także można już pokazać, jak to wygląda. Ziemia była zmarznięta na kamień. No i aż dziwne, że nic się nie stało tutaj w tych czterech doniczkach. W czterech doniczkach są wysiane trochę karpusy Wagnerianusy. Jak widać, niektóre wykiełkowały nieco wcześniej, są już, mają listki dłuższe, ale większość wykiełkuje dopiero teraz. Są jeszcze malutkie. No mają ze 3-4 cm. I Wagnerianus przetrzymał ten mróz no praktycznie bez szwanku. W kolejnej doniczce mam taki oto wynalazek. Jest to hybryda, chyba nanusa lub nanus czysty. Jest tu wysianych 15 nasion 23 kwietnia 2022 roku. Nasiona te są dość cenne dla mnie, dlatego że kupione zostały w Chinach od sprzedawcy, który wydaje się być dosyć wiarygodnym. Twierdzi, że zebrał te nasiona w naturalnym siedlisku z trochy karpusa nanusa. No ale nie może dać mi gwarancji, że jest to czysty trochy karpus nanus, dlatego że na tym siedlisku rosły również inne trochę karpusy Fortunei, no i pewnie nie tylko, możliwe, że jakieś inne hybrydy, ale jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że ten nanus jest skrzyżowany z jakimś innym trochę karpusem, dlatego ciekawi mnie, co z tych nasionek wyrośnie. No ale jak widać, no jest dość odporny, bo nic mu się nie stało po takim mrozie. Inaczej wygląda sprawa z innym trochę karpusem. Jest to trochę karpus Vatisectus, wysiany 1 kwietnia 2022 roku. No i ten trochę karpus Vatisectus został całkowicie, to co było zielone, całkowicie zostało zniszczone przez ten mróz, poza tutaj trzema tymi długimi listkami. Te trzy sztuki zostały nietknięte. Dziwna sprawa trochę dla mnie. Są to trochę, jest tutaj 100 nasion wysianych. Wszystkie były z jednego opakowania. Ale jak widać, większość z tych uszkodzonych odrasta. Wszystkie te małe listki zazielenione to wyrosły już tutaj w tunelu. Mróz był jakiś około 3 tygodnie temu. Także zdążyły już podrosnąć. Tylko niektóre, tutaj widzę jednego takiego, który nie wyrasta, nie odrasta. A poza tym wszystko się zieleni. No Trachycarpus latissectus. Jest to Trachycarpus sporo mniej odporny od zwykłych Fortunei i pochodnych. Jego wytrzymałość jest, no z tego co kojarzę, około minus 7, minus 8. No i to by się sprawdzało, to by się sprawdziło, bo wszystko zostało uszkodzone, aczkolwiek takie małe i odrastają. Także jest dość żywotny. No, także taki zrobiłem nieplanowany teścik z siewkami trochę karpusów. Na razie.